Siemanko, witamy w nowym odcinku Nonarko Vlogs. Teraz reaktywujemy serię Turbo Base, edycja letnia. Pierwszym uczestnikiem będzie zawodnik, przyjechał do nas z Birminga. Dobra, pierwszą konkurencją będą rzuty wolne. Mamy 5 strzałów z 5 różnych pozycji po całej szerokości boiska. Zaczynamy. Odcinek dzielimy na 5 konkurencji. Rzuty wolne, tutacze, sam na sam, rzuty karne i wrzutki. Maksymalnie można zdobyć 25 punktów. Ile dzisiaj się uda zdobyć Michowi? Zobaczcie sami. Ulubiony piłkarz? Messi. Ulubiony klub? Manchester City. Dlaczego uważasz, że bramka się z ręcznikiem? Spójrzcie na niego. Jak samo poczucie przed pierwszym strzałem? Myślę, że dobrze jest, tak, chudo. Lepsza noga prawa, stąd będzie lepszy strzał? Myślę, że tak. Z lewej strony strzelam z prawej. Kurwa, bo nie mam finezy. Zawodnik lekko ugięte nogi. Strzał w środek, bramka w broni. Kurwa, pierwszy strzał do skipu widzowie. Pierdolę, tak, mam zniesulenie na mordzie, nie czuję nic. Ale chciałem strzelić siłowo, teraz strzelę technicznie. Siłowo. Gotowy? Nie. Dobra. Widzowie, są coś najcięższe? Co za dweplot? Tam to nie go wzięli. Gdyby ta piłka spadła, mogła zagrozić do tamtego. I teraz tutacze. Nasz podający piłkę by wygięło go. Lekka wyginka, tak. 5 tutaczy przede mną. 3 porazę. Nie wiem. Opanował piłkę, zobaczmy. Atomowe uderzenie. Bramkarz broni, lecz z problemami. Opanował piłkę, zobaczmy, teraz składa się do uderzenia. Bramkarz znowu broni. Czy mu w końcu się uda? Opanował piłkę, teraz uderzenie z woleja. Mało zabrakło i kolega posłał piłkę w maliny. O, no. Jak się czujesz, że po dwóch konkurencjach masz 0 punktów? Chyba o to chodzi, nie? Specjalnie to robię przecież. Kazaliście mi tak zrobić. Turbo zjeb. Kazaliście mi tak zrobić, nie? Mamy trzecią konkurencję, tym razem będzie sam na sam. Ja podaję piłkę do napastnika, a on biegnie i wykańcza sytuację. Ale drobi. Co wymyśli? Luka Modric. Aj, prawie dziura była znowu, on widać poluje. Ominął bramka. To jest fatę? Tak. El Clasico, prawie Elastico. Ale bramkarz pokonany. Teraz skrócił kąt, ale przestraszył się napastnika, lecz napastnik nie trafia na pustą bramkę z piętki. Teraz przed nami 5 rzutów karnych. 3 pewnie będzie wykonywał prawą nogą, 1 trzeba wykonać lewą nogą, a ostatni karny to musi być jakiś taki wymyślny, jakaś rabona, piętka. Zobaczymy, co nasz zawodnik wymyśli. Ale bramkarz się broni. Drugi karny. Kurwa. Bramkarz tym razem spisze się lepiej. Zobaczmy. Dobrze wykonany rzut karny. Ostatni z prawej. Ja z Birminga przyjechałem, nie? No tak, ze szkółki. O, bramkarz parada. Przed nami strzał z lewej nogi. Zobaczmy, długi rozbieg. Będę strzelał w prawo, w prawo. No chyba, że wyjdzie w lewo, to w lewo. A może też w prawo, nie wiem. Kurwa, tak jest z lewej nogi strzela siłę. Spodziewam się niespodziewanego. Dawaj, bo pada. O kurwa. Dobra, zaczynamy z czwartą konkurencją. Z piątą konkurencją, wrzutki. Zobaczmy blisko, uderzenie głową. Szkoda, że to nie weszło. Dobra, ostatnia próba, ostatnia konkurencja. Zobaczmy, jak zawodnik zakończy. Zakończyliśmy dzisiaj pierwszy odcinek Turbo Zjeb, edycja letnia. Jak ci poszło? Zajebiście. Nadal kazaliście, co i tak na postaw na subskrybujcie i lajkujcie po więcej odcinki co tydzień. Kazali? Elo!